dzień. Ojcze, wierzymy o dzisiejszy dzień. Wierzymy, Ojcze, że Twoje słowo, ono wykonuje w nas pracę, Ojcze. Dziękujemy Twoje, za to, że Twoje słowo, ono jest niezawodne. Dzisiaj przyjmujemy Twoje słowo jako Twoje słowo, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Więc przyjaciele, dzisiaj też mamy dwa tematy, te nasze spotkania, teraz te trzydniowe, one są takie bardzo wstępne, więc kładą też nam jakąś taką podstawę pod dalsze działania. Więc teraz ruszymy temat nauki o Sądzie Wiecznym i musimy też to mieć za sobą. Bo też to musi być dla nas jasno sprecyzowane w naszych umysłach. List do Hebrajczyków, 6 rozdział, 2 werset. Nauka o Sądzie Wiecznym. A tak naprawdę o sądach wiecznych. Tam jest liczba mnoga. Nauka o sądach wiecznych. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Zaczniemy od tego. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Wersety 22-24. Lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziego wszystkich i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa Chrystusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Bóg jest sędzią wszystkich. Kto to jest Bóg? Sędzia. Ten system, dzisiejszy system lękowy, to jest system lękowy w zasadzie, czy to jest system na prawo czy na lewo, czyli czy system jest taki, że nas się straszy Bogiem, czy też system taki, że nam się liberalizuje Boga, to obydwa to są systemy lękowe. System liberalizacji Boga też jest lękowy, ponieważ on tak naprawdę pielęgnuje w ludziach lęk przed tym, że ten Bóg sędzią nie jest. No on jest sędzią. Tak samo jak jest ojcem, kochanym tatą, miłosiernym Bogiem, zbawicielem, lekarzem, to jest sędzią. Normalny sędzia. Bóg sędzia wszystkich. Jak w Łu napisane. Podeszliście do Boga sędziego wszystkich. Teraz tak. Musimy zrozumieć ważną kwestię. Różnice w tym, co było w Starym Przymierzu, a tym, co było co jest w Nowym Przymierzu, jeżeli chodzi o sądy Boga. Otóż w Starym Przymierzu w ogóle to jest ten sam Bóg. Bóg Starego Przymierza to jest Bóg Nowego Przymierza. Ojciec Jezusa to jest Jahwe. Czy się to komu podoba, czy się nie podoba? No dzisiaj to się wielu ludziom nie podoba. Że ojciec Jezusa to Jahwe. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że istnieje od drugiego wieku naszej ery herezja, która tam się co parę lat, no parę wieków przejawia, teraz znów się przejawiła, że ojciec Jezusa to nie jest Jahwe. Że to jest niemożliwe, żeby to był Jahwe, bo Jahwe to jest krwawy, straszny Bóg, który wszystkich tam mordował, zabijał. Ja mówię, mordował, zabijał, tak twierdzisz ty. Ja natomiast twierdzę, że to sędzia, który był i jest. Tylko, że w tamtym okresie czasu, w okresie Starego Przymierza, przymierze, czyli układ między Bogiem a człowiekiem, był inny niż układ teraz. Układ między Bogiem a człowiekiem w Starym Przymierzu polegał na tym, że ludzie otrzymali od Boga wytyczne do funkcjonowania. Popularnie to się nazywało 10 przykazań. Chociaż to szeroko było o tym mówić, bo to Żydzi dostali te 10 przykazań, to tam nie ludzie wszyscy, to dla Żydów było. Setki przepisów różnych dla tych Żydów było, ale to był taki wzorcowy naród i zasadniczo widzimy Boga w
tamtym okresie czasu, który ma taki układ z człowiekiem, że człowiek ma być porządny. Porządny człowiek. I na człowieka jest złożona odpowiedzialność bycia porządnym. No mało kto rozumie, że tak naprawdę ta odpowiedzialność na człowieka bycia porządnym, dania mu szeregu przepisów, zasad, reguł funkcjonowania, miała zasadniczo jeden cel. No, troszkę było więcej, ale ten jeden był najważniejszy. Wiecie, jaki to był cel? Żeby człowiek, usiłując być porządnym i pobożnym, tak, doszedł do wniosku, że sobie nie poradzi. Niektórzy w ogóle myślą, że 10 przykazań było dane po to, żeby według tych 10 przykazań żyć. No, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Okazuje się, że to nikt nie potrafił żyć według tych przykazań, tak? Nie szło żyć. Nie szło żyć. No, żyli ci, którzy wiecie, co robili. Zaczynali przestrzegać te przykazania, tak? Dochodzili do sedna swoich możliwości i co robili? Wołali o łaskę. Mówili: Jahwe, zmiłuj się nade mną. No i wtedy tenże Bóg, tak, umożliwiał różne działania ludziom. Niestety człowiek taki, dlaczego tak Bóg zrobił w ogóle? Człowiek niestety jest tak skonstruowany, przyjaciele, w ogóle spójrzcie tylko na siebie, na swoją w ogóle mentalność człowieczą, w tej chwili mówię z perspektywy człowieczej, spójrzcie tylko na siebie, że jeżeli ty nie doświadczysz wielokrotnie czegoś, no to się nie nauczysz. Człowiek jest tak uparta konstrukcja, nawet narodzony z Bożego Ducha człowiek. W ogóle jak się nie potknie, to i doświadczy. Czy on by mógł doświadczyć? No mógłby. No po cholerę to się potknąć. Oczywiście powstały teologie dzisiaj takie, że to Bóg ma jakiś cel, że my się potykamy. No to nie ma żadnego celu. Kiedyś ktoś do mnie mówi, no wiesz, Pan miał cel, że trafiłeś do więzienia. Ja mówię, ty, do więzienia to ja trafiłem, bo ja byłem przestępcą. A nie, bo Pan miał, no tak, ale po nawróceniu jeszcze Pan sprawił. Ja mówię, Pan nie sprawił nic. Byłem kretynem. Zamiast się udać do prokuratora i się z nim ułożyć, tak? To uważałem, że właśnie mam Boga w niebie i ten Bóg mnie ochroni. A Bóg mówił do mnie, idź do prokuratora i się ułóż, ty nie będziesz siedział. Ja byłem mądrzejszy, byłem, tak? No tak, ale kościół założyłeś więzienie. Ja mówię, założyłem kościół, bo już siedziałem. Ja bym kościół założył przecież na Antarktydzie, z pingwinów nawet. Rozumiesz, co chodzi? Ja bym wszędzie założył kościół. Jako że jestem w pudle, to zakładam kościół. No co mam robić? No będę leżał, nie będę leżał, założę kościół, tak? Więc to rozumiesz, ale nie Bóg mnie tam wprowadził. Bóg nigdy nikomu, tak, nie daje, tak, doświadczeń, żeby go czegoś nauczyć. To jest bzdura. Ale człowiek niestety jest tak skonstruowany, że jak się nie potknie o własną głupotę, częstokroć, to nie zaskoczy w ogóle. Te 10 przykazań, te systemy, które były w tamtych czasach, te systemy tych nakazów i reguł, one były przede wszystkim po to, żeby ludzie zdali sobie sprawę, że nie są w stanie funkcjonować bez osobistej relacji z Bogiem. To po to to było wszystko. No i potem widzimy Chrystusa, który jest ukoronowaniem tego zjawiska. No ale nie o tym chcę mówić o tym, co to znaczyło, że Bóg wtedy sądził ludzi. Jak On sądził ludzi? No ludzie byli wtedy sądzeni w ten sposób, że o ile nie przestrzegali owych zasad i reguł i nie wołali do tego Boga o pomoc, tak, to ładowali się w różnorakie, co? Kłopoty. No bo zgadnijcie, kto na tej ziemi od tysięcy lat się panoszy. Szatan. I coś wam powiem. Sąd Boży w Starym Testamencie widoczny, tak, to tak naprawdę nic innego, tak, jak wychodzenie spod jurysdykcji Bożej i wchodzenie pod jurysdykcję diabła. Rozumiecie? Przyjrzyjcie się temu wszystkiemu. To jest sąd Boży. Nie ma ochrony dla ludzi. Nie ma na kogo zwalić winy. Tak? Nie ma żadnej ochrony. I co się staje? No przychodzi moment nowego przymierza. Co to jest te nowe przymierze? No to jest przymierze w Chrystusie Jezusie z ludźmi. Tak? I Bóg dokonuje ostatecznego sądu nad ludzkością poprzez to, że nie reaguje, tak, na to, że jego syn zostaje zamordowany na krzyżu Golgoty. Cały słuszny gniew Boga zostaje zrzucony na Jezusa. Tak? To jest wielka różnica sądy Boga w Starym Przymierzu i sądy Boga w Nowym Przymierzu. To są wielkie różnice. Krótko powiedziawszy, nie istnieje dzisiaj coś takiego,
jak istniało w Starym Przymierzu, tak? Czyli nie ma jakichś kodeksów, zasad, reguł, prawda? Które odgórnie są narzucone i jeśli się ich nie przestrzega, to tylko za fakt nieprzestrzegania otrzymuje się jakąś tam karę, tak? Ciekawostką w tym wszystkim jest, że oczywiście są zasady i reguły duchowe dzisiaj, no jeżeli my nie przestrzegamy tych zasad duchowych, które są nam pokazane, no to my sobie strzelamy sami w kolano, tylko że my jesteśmy o tyle lepszej sytuacji niż ludzie Starego Testamentu, że my dzisiaj w ogóle możemy to robić, a oni nie mogli. Jak oni mieli napisane nie morduj, rozumiecie o co chodzi, to niestety oni nie mieli Ducha Świętego, który im pomaga nie mordować. Tak? Tylko jak się ktoś zagotował na drugiego, tak? To nie miał żadnej blokady, żeby wziąć kamień i przyrżnąć mu w łeb. A jak dzisiaj ktoś jest narodzony z Bożego Ducha, to jak ktoś go zdenerwuje, tak? I przychodzi ta sama myśl, żeby mu przywalić kamieniem, tak? To jest w tobie Duch Święty, który ci pomaga w tym, żebyś nie przywalił tym kamieniem. No to jest ogromna różnica, przyjaciele. Ogromna różnica. Oni nie posiadali żadnego blokera. To nie było żadnego blokera. Wiecie, o co chodzi? On tam widział jałówkę, nie ma żadnego problemu, poleciał stosunek z jałówką. Rozumiesz? To było normalne w ogóle. Dzisiaj to jest w ogóle... Ja chcę, żebyście po prostu zobaczyli, że dzisiaj w ogóle funkcjonujemy zupełnie w innej formule. Jak wy czytacie Stary Testament, tak? To nie wiem, czy wy się orientujecie, ale zobaczcie, jaka była mentalność ludzi wtedy. Dzisiaj jest paskudna mentalność. Ale przed wstąpieniem Ducha Świętego na ziemię, to dopiero była mentalność. Dzisiaj się mówi, przyjaciele, że straszne rzeczy robią ludzie, tak? W tamtej epoce robili straszniejsze rzeczy. Powiem więcej, nie było żadnego ratunku czy żadnej blokady duchowej. Dochodziło nawet do tego, tak? Że na początkach tamtej epoki, tak? Demoniczne siły odbywały stosunki seksualne z kobietami. Tak? I zapładniały je, i rodziły się, w ogóle Nifilim, w ogóle... I szok był, co się w ogóle w tamtym czasie działo, tak? Ja teraz, jak byłem w Izraelu, byliśmy w ferie, specjalnie mówię, przejedźmy sobie przez Sodomę, nie? I oczywiście jej nie było. zawsze się z tego śmieję w ogóle. Informacja, tu była Sodoma w ogóle. Nie ma Sodomy, tak? Więc to była sytuacja taka, że w tamtym okresie czasu nie było żadnej ochrony, tak? Żadnej ochrony. Tak? Sąd Boga, musicie sobie wyobrazić bardzo ważną rzecz na temat Boga. Bóg jest pełnią. Pełnia. Wiecie, co to jest pełnia? Nie ma w nim żadnego braku. W ogóle u nas istnieje mentalność rozumienia w systemie 100%. Okej, to jest 100% stopu. 100% jabłka, tak? I my w ogóle myślimy, inaczej my myślimy, w naszym rozumieniu ziemskim 100% to jest całość, tak? I niestety, przyjaciele, w Bożym systemie rozumowania 100% to nie jest całość. Panie, zobacz, Bóg to jest 100% miłości. 100%, to jest zupełna miłość, tak? Ale też jest zupełny sąd. Zupełny. Widzisz, wiecie dlaczego tak jest? Bo Bóg jest czysty w 100%. Czysty. U Boga temat miłości i temat sądu, tak, jest ze sobą w niesamowicie precyzyjny sposób połączony i przenika się. W naszym przypadku tak nie jest. Tutaj na ziemi nie można jednocześnie, tak, jednocześnie, posłuchajcie, to jest ciekawe, bo kiedyś to my się przychrzanili, na przykład, że ja powiedziałem taką rzecz, że Bóg nienawidzi ludzi poza Chrystusem. No bo nienawidzi. Dla ludzi tutaj pojęcie nienawiści to jest w ogóle szok. Co to jest nienawiść? I ludzie mówią, nie można jednocześnie kochać i nienawidzić. Ja mówię, słuchajcie, ale nienawiść nie jest przeciwna miłości w ogóle. To jest nieprawda, że miłość jest przeciwna nienawiści, a nienawiść miłości. Wiecie, co jest przeciwną miłości? Przeciwną miłości jest obojętność, a nie nienawiść. Wiecie, co to jest nienawiść? To jest sprawiedliwa reakcja, tak, na niesprawiedliwość. Tak samo jak gniew nie jest grzechem. Ludzie się boją gniewać. Ja mówię, dlaczego się boisz gniewać? Jak ty się nie będziesz gniewał, to depresję dostaniesz. Każdy normalny, zdrowy psychicznie człowiek normalnie się gniewa. Ja się uczyłem gniewać całkiem niedawno.
Mnie całe życie religia mówiła, nie gniewaj się. A ja potem po latach czytam w Biblii, jest napisane, gniewajcie się, to jest nakaz Boży. Lecz nie grzeszcie. Ja mówię, ale Jadka, ja mam nakaz się gniewać. Czyli ja mam prawo się gniewać. W ogóle jak ja się nie będę gniewał, to ja zgłupieję na tym świecie. Tak samo jak ja nie będę nienawidził. Jak mi się otworzyły oczy, dopiero doszły do mnie te słowa z Biblii, tak? Że bojaźń Boża to jest co? Nienawiść wobec grzechu. Czyli nienawiść wobec błędu. To jest nienawiść, czyli w ogóle nienawiść jest zdrowa. I Bóg na przykład w sobie zawiera miłość, nienawiść. Bóg mnie tak nienawidzę. Ja wynotowałem tam ludziom w ogóle, bo mówią, tak, Bóg nienawidzi grzechu. Ja mówię, nie. Ja wam pokażę, co jest napisane w Biblii. Bóg nienawidzi różnych ludzi. I co zrobisz? A to on ich nie kocha? Ja mówię, kocha. No to kocha i nienawidzi. Ja mówię, no bo to jest możliwe. Jest możliwe jednocześnie kochać człowieka i jednocześnie nienawidzić człowieka. Tylko, że nie w naszym przypadku. Rozumiecie, o co kaman? W naszym ziemskim przypadku to są rzeczy, których nie możemy dokładnie połączyć, bo my mamy chore uczucia. My mamy chore, a Bóg nie ma chorych uczuć. Bogu nie potrzebna jest żadna terapia, żadne uwolnienia. On wszystko w ogóle jest wolny i zdrowy. I on jednocześnie jest w stanie kochać i jednocześnie jest na przykład w stanie uwalniać nienawiść, rozumiecie? I sądzić. I koniec. On to jest w stanie robić. W ogóle on jest czysty, czysty, tak? Tylko, że idąc dalej w Nowym Przymierzu, tak? Sądy Boże zaczynają wyglądać zupełnie inaczej, bo cały sąd, doczesny sąd Boga, on się wylał na Jezusa. Krótko powiedziawszy, dzisiaj Bóg nie sądzi ludzi na ziemi. Ludzie mówią, przyjdzie sąd Boży na ziemi. Ja mówię, ja zgłupiałeś człowieku. Sąd Boży na ziemi przed 2000 lat temu. Następny sąd Boży to będzie koniec ziemi. Następny sąd Boży, słuchajcie, ja tutaj mam powiem. Następna informacja o sądzie Bożym, widzialna tutaj na ziemi, to będzie taka, że ta ziemia zostanie spalona ogniem i nie będzie informacji, że tak się stanie. On jest w ogóle ciekawą postacią, Bóg, nie wiem, czy zauważyliście. On powiedział tak, już nigdy nie dotknę ziemi potopem. Teraz ją spalę ogniem. Ty, ale gość, co? Już potopem nie dotknę, obiecuję wam. To jest dowcipna postać dopiero. Nie będę topił. Topiłem raz i koniec. Teraz będę palił. Fireman. Chociaż Szturka mówi, że nie mówił fireman, bo to strażak. Bóg Ojciec przekazał cały sąd Jezusowi. Gdzie wyczytano? Ewangelia Jana. I teraz patrzymy, jak w praktyce wyglądają sądy Boże. Piąty rozdział. Ewangelia Jana, piąty rozdział. 22, 23 werset. Piąty rozdział. Ewangelia Jana, 22, 23. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi. Zobaczcie, tu jest napisane, że jest sędzią wszystkich, tak? A tu jest wjechane w ogóle, on nikogo nie sądzi. Nikogo nie sądzi. I ludzie na przykład potrafią przeczytać taki fragment, mówi, Bóg nikogo nie sądzi. Ja mówię, ale dodaj do tego Hebrajczyków, że jest sędzią, ale nikogo nie sądzi. Bóg nikogo nie sądzi. Ojciec bowiem nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi. Aby wszyscy czcili Syna, tak jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał. Tak? I teraz 26-27 czytamy. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, żeby miał żywot sam w sobie i dał mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Czyli widzimy, że cały sąd zostaje przekazany komu? Jezusowi Chrystusowi. Czyli Ojciec w Nowym Przymierzu, tak? Wychodzi z tematu sądzenia. On mówi, ja już nie sądzę teraz. Ja zwalniam w ogóle to miejsce. Czyli ten Jahwe, tak, który w Starym Testamencie w ogóle dokonuje szeregu sądów w ten sposób właśnie, że jakby daje ludziom przepisy, których oni nie mogą w zasadzie spełnić i o ile oni nie wołają, wpadają w ręce diabła i są niszczeni, o tyle on w Nowym Przymierzu już mówi, ja w ogóle przestaję sądzić. Tak? I teraz zobaczcie, co się dzieje dalej. A w Ewangelii Jana, 12 rozdziale, wersety 47-48, czytamy tak. A jeśli by kto słuchał jego słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie będę sądzić.
Nie przyszedłem bowiem, żeby sądzić świat. Teraz ten mówi, że on nie przyszedł, żeby świat sądzić. Przed chwileczką ojciec mówi, oddaję cały sąd synowi. A tutaj syn w ogóle mówi, ale ja nie przyszedłem sądzić. Zobaczcie. A jeśli kto słucha, a nie przestrzega ich, ja go nie sądzę i nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawi. Czyli w ogóle Jezus, on się w ogóle miksuje, tak? I zobaczcie, co się dzieje dalej. Werset 48. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Czyli w ogóle tak, ojciec składa syn, sąd na syna, a syn, tak, składa sąd na słowo. Posłuchajcie, dla tych z was, którzy jeszcze nie pojmujecie pewnego bardzo ważnego zagadnienia. Bóg to słowo, a słowo to Bóg. I ja nie mówię o tym, że to jest zapis Biblii, że to chodzi, że słowo to Biblia, że Bóg to Biblia, Bóg to nie jest Biblia. Słowo, tak? Czyli przekonania, dyrektywy, wytyczne, poglądy, wszystko, co jest związane z sercem Boga, to jest sędzią. To jest w ogóle sędzia. To jest sędzia. Na początku było słowo, tak? A Bogiem było słowo. A Bogiem było... Jak ludzie mówią na przykład, ja wierzę w Boga, tak? Ja mówię, jeśli wierzysz w Boga, to wierzysz w Jego wytyczne. No wierzę. I wtedy bierzemy jakąś wytyczną i mówię tak, wierzysz w to? No, ja mówię, widzisz, no nie wierzysz w Boga. Mówię, pokutuj teraz. Pokutuj, bo nie wierzysz w Jego Słowo, to nie wierzysz w Jego osobę, bo Jego osoba i Słowo to jest związana ze sobą na stałe formuła. Na stałe. Lekceważąc Boże prawidła, lekceważymy Boga samego. Rozumiesz, że to jest w ogóle bardzo prosta sprawa. Tak? Ja wam pokażę proste rzeczy. Kiedyś modlę się, byłem na etapie, że chciałem w modlitwach zmieniać moją żonę na moich upodobań. I się tak skarżyłem Bogu, co tam mi nie pasuje, jak ja to ułożył, jak to powinno być. I tak się modlę i gderam i słyszę głos Ducha Świętego. Pamiętaj, mówi, to jest przede wszystkim moja córka, a dopiero potem twoja żona. O! To jest najpierw moja córka, a potem twoja żona. No najpierw jest moja córka. Najpierw. Bo małżeństwo jest natury ziemskiej, a nowe narodzenie natury niebiańskiej. Małżeństwo to jest natury ziemskiej, bo w niebie będziemy jako aniołowie, ani się żenić nie będziemy, ani za mąż wychodzić. Rozumiecie, o co chodzi? To nie ma, że ty masz żonę, żona pójdzie do nieba, ty pójdziesz później do ciebie i w niebie będziecie małżeństwem. Żadnym małżeństwem nie będziecie. To w ogóle nie ma takiej formuły małżeństwo, to w ogóle dla nich to jest, wiesz, to jest na potrzeby ziemskie. Tutaj, tutaj, o, tu. To Bóg Adama i Ewę na ziemi stworzył jako małżeństwo, a nie w niebie. W niebie to w ogóle, rozumiesz, o to chodzi. Wolne elektrony. Bo tam nikt w ogóle, tam nikt nie szuka swego, tak? Tak? I tam nikt nie ma deficytów, to no to więcej, tam nikt się nie czuje samotny, w ogóle więcej, tam nikt nie potrzebuje się dzielić, rozumiesz? Tam ludzie mają pełnię, to w ogóle nie ma tak jak tutaj, nie? A to najpierw, i teraz co? Ja patrzę na Bożą dyrektywę. Wow! I teraz ja się zastanawiam tak, o ile ja nie zastosuję Bożej dyrektywy i nie przerobię swojej głowy, tak, na podstawie tego słowa, to znaczy, że ja nie szanuję Boga. Jak ja dalej będę najpierw ją traktował jak swoją żonę, najpierw, a potem jak córkę Boga, no to ja leżę i kwiczę, przepraszam bardzo. No i niestety okazuje się, że w tym momencie to co ja musiałem nawet zmienić? Moje modlitwy. No to już nie było, Boże, zmień moją żonę, tylko w ogóle zmień mnie. Ja w ogóle teraz potrzebuję się zmienić. Bo ja mam w głowie taki sajgon, że nie pytaj, Panie, tak? Bo ja cały czas uważałem, że to jest najpierw moja żona, tak? Skoro to jest moja żona z podkreśleniem moja, tak? No to teraz ja tę żonę tutaj zaraz ułożę. Z Twoją pomocą, Panie. A tu dostaję informację, to jest najpierw moja córka. Moja córka. Od razu mi przemknęła myśl, proszę Ciebie, że nie chciałbym mieć do czynienia z teściem, proszę Ciebie, bo córkę skrzywdził. Bo to jest ważne. Bardzo ważna sprawa. Tak samo jak mówię do ludzi, którzy wiążą się z niewierzącymi ludźmi, rozumiesz? Ja mówię, teraz mogę wyobraź sobie, żyjesz tylko na przykład diabła, tak? No i co, jak Cię teś na obiad zaprosi, to co? Co Ty zrobisz? Pamiętaj, bo ona chodzi na obiady do teścia na przykład. Bo na wodę do ojca chodzi.
do ojca chodzi. Ty ze siedzisz w domu, ona idzie na obiad do ojca. Bo to jest córka Lucyfera. Normalnie w niedzielę ty do kościoła, ona na obiad do rodziców. No i co? I to w ogóle wie. To on pionuje ludzi. Ja mówię, no bo, ja mówię, co? Dalej zamierzasz w ogóle brnąć ten temat? Bo to w ogóle to jest bardzo ważna informacja, tak, wiesz? Bo jak my tak patrzymy na pułapie takim płaskim, to nam jest bardzo łatwo zatracić to wszystko. Ale jak spojrzysz tak z perspektywy nieba na to, ooo, faktycznie, inny gatunek, tak? Inny gatunek to ma inne DNA. Inne DNA. O czym innym marzy, czego innego pragnie, tak naprawdę okazuje się, że nie możesz powiedzieć, że ją znasz. Bo ty nie znasz. Tam według ciała znasz, nie? Według ciała. A ty nie wiesz, co tam siedzi na dnie w ogóle tej duszy. Bo to jest inny gatunek. Inny. A więc widzimy, że Jezus, on składa sąd na Boże dyrektywy. Krótko powiedziawszy, co nas sądzi, według jakich kryteriów jesteśmy sądzeni. Nie mówię, że tutaj na ziemi, bo zaraz wchodzimy w tematy w ogóle sądów wiecznych. Na podstawie, tak, tego, jakie mieliśmy podejście do Bożych praw. Krótko powiedziawszy, sąd wieczny jest na podstawie tego, jak człowiek podchodzi do praw Bożych. To jest wytyczne. Kryteria Bożego sądu. I tak, pierwsza kryteria, pierwsza forma kryteriów. Rzymian 2:2. Bóg sądzi na podstawie prawdy. Rzymian 2:2. To bardzo dobrze. Ma ktoś Biblię Gdańską może w przypadku tutaj? Przeczytaj z Biblii Gdańskiej. Lecz wiemy, iż sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy takowe rzeczy czynią. Bo to jest najlepsze tłumaczenie tego wersetu ze wszystkich Biblii, z Biblii Gdańskiej, ten fragment. Według prawdy. Tak? W tysiąclatce też jest. W naszych warszawskich akurat chyba im nie wyszło. Źle się przetłumaczyło. Rozumiesz? Bardziej niewierzący był ten, co tłumaczył. Nie wiadomo, czy oni wierzący byli, jak to tłumaczyli, wiecie. To mnisi tłumaczyli w ogóle. Według prawdy. Pierwsze kryteria. Po drugie, Rzymian 2:6. Mówimy o ogólnych sądach Bożych, które są związane z Nowym Przymierzem. Rzymian 2:6, który odda każdemu według uczynków jego. Jakie jest drugie kryterium? Według uczynków. Bóg sądzi według prawdy, na podstawie prawdy, czyli tego, jaki ludzie mieli stosunek do prawdy, i mówimy o całokształcie narodu ludzkiego. Nie mówimy w tej chwili o wierzących, niewierzących, mówimy o głównych kryteriach sądu Boga. Główne kryteria sądu Boga. Rozumiecie? Pamiętamy, co powiedzieliśmy na początku. Bóg jest sędzią kogo? Wszystkich. I ty, i ja będziemy sądzeni. Ludzie w ogóle wierzący myślą, że nie będą sądzeni. Będą, tylko nie przed wielkim białym tronem. To jest w ogóle inny kaliber sądu. Jest kilka jurysdykcji, jest kilka hierarchii, jest kilka oddziałów sądowniczych. Tak jest, pierwszy wydział karny, drugi wydział karny, trzeci wydział karny. Rozumiesz? Jedynie nie będziesz sądzony przed wydziałem, który się nazywa Wielki Biały Tron. Co powoduje, bo tam w tym wydziale, tak? Są sądzeni ku potępieniu. Ale będziesz miał inny sąd. Ja opowiem ci zaraz o nim, który się w niebie odbędzie. Już w niebie. Już za bramą, tak? Już cię nikt nie wyrzuci stamtąd, tak? Ale tam staniesz na sąd. Każdy stanie. I te kryteria, o których mówię, będą obowiązywały również tam. Pierwsze kryterium. Według prawdy. Tak? Drugie kryterium. Według uczynków. Ludzie mówią, ja z łaski zbawiony jestem, ja tylko bardzo dobrze. Zaraz się dowiesz, jak ty jesteś zbawiony i jak to się ma później do twojego życia wiecznego. Po trzecie, Rzymian 2:11. Bardzo ważne kryterium. Albowiem Bóg nie ma względu na osobę.
kryterium Boga. Bóg nie ma względu na osobę. Rzymian 2,11. Trzecie kryterium, bez względu na osobę. Czyli na sądzie Boga nie ma znaczenia, czy ktoś jest papież, pastor, pedofil, czy ktokolwiek inny. Sąd to sąd. Ławka jedna. Rozumiesz? Czwarta rzecz. Rzymian 2,12. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też poginą. A ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo sądzeni będą. I Łukasz 12,48. Do tego zapisujcie sobie Łukasz 12,48. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Czwarte kryterium. Według stopnia poznania dostępnego sądzonemu. Czwarte kryterium. Według stopnia poznania dostępnego sądzonemu. Krótko powiedziawszy. Będę wam pokazywał kilka brutalnych przykładów. Ktoś jest w kościele, gdzie się głosi uzdrowienie, pełnia uzdrowienia. I mówimy teraz o wierzących. Takie sobie robimy o wierzących. I teraz, a drugi ktoś jest w kościele, gdzie nie głosi się uzdrowienia. Jakaś tam babunia, dziadziunio po prostu nie mają internetu, nic nie wiedzą. I oni siedzą w jakimś tam zakutku sobie i pastor twierdzi, że Bóg daje choroby, bo to trzeba jakoś tam w ogóle kogoś docisnąć, cierpieć. I tam babunia, dziadziunio, oni w ogóle wiedzą, że to tak jest. Zresztą powtarzają to w ogóle, bo tak trzeba, nie? I teraz ktoś, kto jest w kościele charyzmatycznym i ma głoszoną pełnię uzdrowienia i ktoś, kto jest w kościele, którym nie ma głoszonej pełni uzdrowienia, to są dwie różne osoby. I na przykład umiera taka osoba z takiego kościoła i umiera z tamtego. Obydwa przypadki umierają na raka. I teraz wyobraźcie sobie, że przed Trybunałem Chrystusowym, czyli przed sądem w niebie, te osoby będą sądzone na dwóch różnych poziomach. Charyzmatyk, który wszystko wiedział na temat możliwości bycia uzdrowionym, tak, zostanie zapytany przez Boga, dlaczego tutaj przyszedłeś, przyjacielu, przed czasem? Panie, raka miałem. Nie, no ja rozumiem, że miałeś raka, ale miałeś na przykład 15 lat tłuczone w głowę, że w moich ranach i sińcach jest uzdrowienie twoje. Czemu ty nie przyjąłeś uzdrowienia? I teraz posłuchaj. Z uwagi na to, że nie przyjąłeś tego uzdrowienia, tak? Nagroda twoja pełna nie będzie. Ale przychodzi też osoba, która miała raka z kościoła, nie wiem, jakiegoś baptystowa na przykład, chorego, tak? I ona przychodzi i w ogóle te pytanie nie pada. Wiecie dlaczego? Ponieważ jest sąd według stopnia poznania dostępnego sądzonemu. Inaczej jest sądzony papagej, który się nawrócił gdzieś tam przed ciebie w jakimś buszu, tak? Poszukał Boga, nigdy tam nie było żadnego ewangelisty i on spojrzał, proszę ciebie, rozumiesz, wiesz, w bambus, proszę ciebie, dostał objawienia, że proszę ciebie, jest jakiś Zbawiciel, zawołał do niego, rozumiesz? A potem dostał dzidą w łeb, tak? Ten człowiek zostanie sądzony na zasadach innych kryteriów, rozumiesz? Niż ten, który chodził, tak? Przez całe życie na ziemi, tutaj, tak? I na przykład przez 60 lat dopiero się nawrócił na tym, jak to się nazywa? Na łożu śmierci. To zupełnie będzie coś innego. Obydwaj będą w niebie, tak? Tylko, że papagaj lepiej na tym wyjdzie. On dostanie większą koronę niż ten, który chodził co niedziela do kościoła, rozumiesz? I jakiś ksiądz każdej niedzieli mówił mu Chrystus zmartwychwstał, bo ten papagaj w ogóle nie znał słowa Chrystus, ale pragnął i spotkał się z Bogiem, bo każdy, kto pragnie, ten się spotka z Bogiem i nie musi tam być ewangelisty. Ludzie do Mekki idą, muzułmanie idą, w ogóle kładą się spać i Jezus do nich przychodzi w snach. Bóg mówi do ludzi z Koranu. Rozumiecie? W Biblii jest napisane, że osioł przemówił. W ogóle ludzie, to w ogóle my mamy wąskie pojęcie w ogóle, wiecie.
Ale ktoś, kto żyje w naszym kraju, tak? Gdzie Polak równa się katolik i gość się nawraca, jak ma 84 lata, jak już jest zajechany jak koń szmaciarza, proszę ciebie, i on idzie, proszę ciebie, do nieba, to on jest sądzony na zupełnie innych kryteriach. Bo Bóg sądzi według systemu poznania dostępnego. Bo wiecie, jaki jest Bóg? Sprawiedliwy. Sprawiedliwy. Rodzaje sądów Bożych. Pierwszy rodzaj sądu Bożego. Rzymian 8:23. To jest bardzo ważne, co teraz będę mówił. Niech to się wam nigdy nie pochrzani. Rzymian 8:23. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od grzechu, od prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego prawo nie mogło dokonać i w czym było słabe z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. To jest bardzo ważna rzecz. Wszystkie sądy Boże, które widzimy w Starym Testamencie, były wymuszone przez ludzi, przez ich zachowania. Bóg nie mógł osądzać, Bóg nie mógł nie osądzać, ponieważ sąd jest częścią Jego osoby, o tym powiedziałem, żeby chronić ludzi przed Jego sądami. Bo Bóg musiał ochronić jakoś ludzkość. To zszedł na ziemię jako Jezus i wylał cały swój gniew na siebie samego. Co to jest ten Chrystus? Co to jest za historia? To jest ochronienie ludzi przed sądem Bożym. Bóg sam ochronił ludzi przed sobą. W ogóle wiecie, kto jest najstraszniejszą postacią na świecie? Bóg. Diabeł to jest wesz na grzebieniu przy nim. Ludzie drżą przed diabłem. Ludzie się mówią, diabeł, diabeł. Ja mówię, człowieku, w ogóle żebyś ty wiedział, jaki jest Bóg. Żebyś ty miał pojęcie, o co kamar z Bogiem. Bóg to jest dopiero straszna postać. To dopiero jest kozak. Wiesz, jak można w ogóle porównać szatana do Boga? Szatan to jest jak, nie wiem, hulajnoga. Tak? Bóg to jest jak parowóz. To jest taka siła w ogóle, taka różnica w tym wszystkim. Bóg w swoim miłosierdziu schodzi na ziemię jako człowiek i sam siebie kara za grzechy ludzi. Sam siebie. Kiedyś syn nasz już przegął w czymś tam, a już dostał w tygodniu parę razy lanie i znowu przegął w tej samej rzeczy. I wchodzę do niego do pokoju, on się na mnie patrzy, ja się patrzę na niego. I taka myśl. Znowu dam mu lanie i jestem przekonany, że nie osiągnę efektu. Zdjąłem w ogóle z siebie ubranie, tutaj koszulę, wziąłem pas, on siedzi i się patrzy na mnie. Mówię do niego tak, posłuchaj, któryś raz w tygodniu zrobiłeś tą samą rzecz. Dostałeś parę razy lanie i to nie zadziałało. Bardzo cię kocham, ale wiesz doskonale, że grzech sprowadza śmierć, ból i nieszczęście. I teraz tak bardzo cię kocham, że chcę ci oszczędzić po raz kolejny śmierci, bólu i nieszczęścia. Ale muszę wykonać sąd. Ktoś musi za to zapłacić. I tak sobie przyrżnąłem tym pasem, aż się rozpłakałem sam. On człowieku zbystrzał, napłynęły mu łzy do oczu i już nigdy tej rzeczy nie zrobił. Tej rzeczy już nigdy nie zrobił. Nigdy. Rozumiecie? Przyrżnąłem się raz, założyłem po prostu. Chcę, żebyście zrozumieli, co zrobił Bóg. Co On zrobił w Chrystusie. On nas ochronił sam przed sobą. Sam przed sobą. On nie mógł inaczej zrobić w ludzkości. Rozumiecie, o co tu chodzi? Przestańmy patrzeć na to w taki enigmatyczny, dziwny sposób. Chrystus to jest ochrona dla nas. On nas ochronił przed sobą, bo inaczej to by nas zutylizował wreszcie. Ale że tak nas kocha. Ludzie mówią, to On nie mógł nas nie zutylizować. Ja mówię, nie mógł. Bo On jest 100% miłości i 100% sądu.
U niego jest 100%. Bóg to nie jest taka postać, że on ma, o, mam focha na Adama i Ewę, będzie wiele, mnie foch przejdzie. Zrozumcie, Bóg nie ma fochów, jemu nic, ale też mu nic nie przechodzi. To nie jest furiat, to nie jest dewiant, to jest czysty gniew. Wiesz, to jest czysty gniew? Czysty gniew, bez grama złości. Tam nie ma grama złości, tam nie ma grama zaburzenia. Czysty gniew. I to jest coś, co jest nim. Ale jednocześnie on jest miłością. I teraz on wymyśla plan. W ogóle potężny planista. Mówi, dobrze, zejdę na ziemię. No i sam się ukaram. W ogóle sam się zrobię tarczą. Sam się zrobię Kapitanem Ameryką w ogóle. Człowieku, Kapitan Ameryka dla naszego świata. Ja się ochronię ich przede mną. Przede mną, nie przed diabłem. Diabeł to menda społeczna. Co tu chronić? Rozumiesz? Nie dosyć, że ich ochronię, to ich wypełnię moim duchem i oni rozwalą diabła. Rozumiecie, o co tu chodzi? On nas ochronił sam przed sobą. Pierwszy sąd nad ludzkością wylany na Chrystusa. Jak dzisiaj ludzie się nie nawracają do Boga, ja mówię, co za idioci. Na litość boską. No przecież dzisiaj się idzie do piekła na własne życzenie. No to na głupi na tej drodze nie zbłądzi. No głupi, no głupi. No człowieku, można być psychicznie chorym i się narodzić z Bożego Ducha. No. Rozumiecie? To w ogóle nie ma problemu. Ludzie się w szpitalu psychiatrycznym rodzą na nowo. Kurczę, no człowieku, schizofrenię mają i przyjmują Jezusa. Rozumiem? Bo to się duch rodzi, duch się rodzi, a nie psychika. Psychika może być zajechana jak koń szmaciarza. Człowieku, a do ducha dochodzi słowo i człowiek się rodzi. Ludzie się w śpiączkach rodzą. Amen. Się modlić, człowieku, ludzie się mają spotkanie z Bogiem, a ciało nieczynne. A ty się modlisz nad nim przez ciebie i wiesz, że miał spotkanie z Bogiem. Oczywiście nie umiesz udowodnić tego nikomu. Ale wiesz, że właśnie się tam spotkał z Panem. I rozumiecie, to w ogóle, to są takie rzeczy. W ogóle, ale co, jest arogancja. Mówię, ja nie potrzebuję Chrystusa, ja sobie poradzę. Mówię, ty idioto skończony, z czym sobie poradzisz? Kiedyś, człowieku, tam pod Białymstokiem był taki debil, proszę ciebie. Jak on się nazywa, takie te zwierzę duże u nas? Żubr. Żubr debil. Ale jakoś historycznie się zachował, do tego czasu dzisiaj jego łeb wisi, proszę ciebie, taki już obrobiony, rozumiesz, w muzeum tam, w Białymstoku. Co zrobił ten debil? Bo w ogóle o żubrach musicie coś wiedzieć, o samcach. Samice nie, w ogóle one są jakieś poukładane, te samice. Ale te samce to w ogóle debile. Pierwszy pociąg, który został puszczony tam, w Białostoczyźnie, rozumiecie, przez tą puszczę, zaczął jeździć sobie. A żubry, samce żubrów to są takie stworzenia, że jak widzą coś dużego, to w ogóle myślą, że to jest duży żubr. I w ogóle im się wydaje, że mogą to zwyciężyć. I ten idiota ustał na torach i postanowił przyjąć na panie lokomotywę. Ty, normalnie każde inne zwierzę ucieka w ogóle z torowiska, ale nie żubr! To jest jedyny w ogóle byt w Polsce, to jest w ogóle się zapiera i jest w stanie w ogóle na panie przyjąć pociąg. Gość przyjął na panie pociąg, wykoleił lokomotywę. Do tej pory wisi, proszę ciebie, w muzeum w Białymstoku, ziemi białostockiej, muzeum ziemi, w ogóle czaszka tego idioty, rozumiesz? Bo jemu tak, pęknięta cała, sami oczywiście zginął na miejscu, tak? To tak jest z tymi, co mówią, ja sobie poradzę, stanę przed Bogiem. Ja mówię, przed jakim ty Bogiem staniesz, człowieku? W ogóle chce ci oszczędzić śmierci wiecznej. Przyjmij Jezusa, bo cię Bóg przejedzie. Rozumiesz? Bo On jedzie cały czas. Jedzie. To jest potężna maszyna. To się nie zatrzymuje. To nie jest Bozia. To nie to. Rozumiesz? To jest potężna maszyna. Rozumiesz? Ty się nie wytłumaczył. My przyjmij Jezusa. Nakryj się Jezusem. Schowaj się pod Jezusem. Ludzie muszą, słuchajcie, chcę, żebyście zaskoczyli, bo to są paradoksalne rzeczy. Miłość połączona z sądem. Rozumiecie? Paradoksalne rzeczy, ale to się łączy. Połączcie to sobie. Jeżeli coś przeszkadza ci połączyć, to jest humanizm, duch humanizmu. Wystąp przeciwko duchowi humanizmu, zwiąż go, bo to humanizm pokazuje nam, że tych rzeczy się nie łączy na ziemi. A to się na ziemi nie łączy. A się w niebie łączy. Następna rzecz. Sądy Boże w czasie obecnym wyrażające się przez samoosądzanie się ludzi
czyli nowe narodzenie. Pierwszy list do Koryntian. 11 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 31-32. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Słyszycie to? Jaki ratunek przed sądem? Osądzić samego siebie. W ogóle proste jak drut. Trzydziesty drugi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem niezależnie zostali potępieni. I teraz posłuchajcie, co tutaj się dzieje. Pierwsze działanie sądu Bożego na ziemi, tak, to jest to, że człowiek może się narodzić z Bożego Ducha. Jeśli człowiek się nie narodzi z Bożego Ducha, to się sam osądzi. Rozumiecie? Sam się osądzi. To jest bardzo proste. To jest w Ewangelii Jana w ogóle opisane, że w ogóle ludzie idą za ciemnością albo za światłością. Druga rzecz, jeżeli chodzi o doczesne sądy Boże, to jest takie, i to dotyczy już wierzących ludzi, tak? Że jeżeli wierzący ludzie nie pokutują systematycznie, tak, ze swoich błędów, to diabeł ich dojeżdża. I oni powielają mechanizm ze Starego Przymierza zupełnie niepotrzebnie. Derek Prince się zawsze modli, mówi: Panie, modlę się do Ciebie, abyś mnie zawsze prowadził w ten sposób, żebym był inaczej, żebyś mnie prowadził w ten sposób, abym ja przez posłuszeństwo przyjmował, a nie przez doświadczenie. Bo przyjmując przez doświadczenia, przyjmujemy przez sądy różne. Ludzie często przychodzą i mówią: dlaczego mi to się zdarzyło? Ja mówię: zdarzyło Ci się dlatego, bo znowu nie słuchałeś Boga. I ludzie mówią: to Bóg mnie osądził. Ja mówię: nie rozumiesz. Sąd jest oddany Słowu. Nie poddajesz się Słowu. Tak? No to cię diabeł dojeżdża. Ileż rozejrzyjcie się. Przecież można być narodzonym z Bożego Ducha, czyli już się osądziliśmy w tej formule pierwotnej. Tak? Ale nie osądzamy się przez cały czas dalej, czyli nie chodzimy według Bożego Słowa. No i diabeł nas dojeżdża. Mamy przecież piekło na ziemi. Ludzie chorują, są biedni, nie mają relacji, rozumiesz? Nie potrafią zafunkcjonować normalnie. Człowieku, mają silne zaburzenia, bo się nie osądzą. Ja się na przykład poosądzałem jako wierzący człowiek, jestem szczęśliwy. W ogóle nie mam żadnych problemów. Przecież ja osądziłem się. Jestem zdrowy, mam pieniądze, mam przyjaciół, kocham, w ogóle jestem kochany, czuję się bardzo dobrze. Jestem spokojny. Człowieku, mam życie, mam moc. W ogóle wiem. Naprawdę się dobrze czuję. I wchodzimy w pierwszą odsłonę sądu wiecznego. Ponieważ te dwie rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, dotyczą ruchów tutaj w czasie obecnym. Pierwszy list Piotra. 4,17. Odsłona pierwszego sądu wiecznego. Pierwszy list Piotra. 4,17. Pierwszy list Piotra 4,17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. Od czego się zaczyna sąd wieczny? Od domu Bożego. Osądzony jest Kościół. Cóż to jest za sąd i kiedy on następuje? Otóż, drodzy przyjaciele, pamiętacie, jak wczoraj wam mówiłem o tym, że będzie wezwanie ludzi z nieba i porwanie Kościoła ludzi z ziemi. Będziemy wtedy z Jezusem na obłokach. Jakkolwiek to jest, to się będzie działo, to tam będziemy. Tu na ziemi będzie wielki ucisk. Cały zaś Kościół, tak? I dochodzący do niego ludzie, którzy się nawracają z wielkiego ucisku, tak? Którzy będą od razu, tak? Razem z Kościołem. Zaczną brać udział w pierwszej odsłonie sądu wiecznego.
będą stawali przed sądem, który się nazywa Trybunał Chrystusowy. A więc my wszyscy, już po otrzymaniu nowych, uwielbionych ciał, rozumiecie? Staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. Zanim jeszcze zejdziemy z Jezusem na ziemię, aby panować 1000 lat, rozumiesz? To staniemy przed Trybunałem Chrystusowym. Jako nowe stworzenia, odziani w nowe, uwielbione ciało. Cóż to będzie za sąd? Otóż jest to sąd ku nagrodom. Miejsce i czas sądu w obłokach, czyli tuż za bramą nieba. Tak jak powiedziałem, tu porwanie Kościoła, przywołanie nieżyjących wierzących i rozdanie nowych ciał. Jesteśmy zupełnie wycięci z rzeczywistości ziemskiej i stajemy na sąd. Jak będą wyglądały zasady sądu przed Trybunałem Chrystusowym? W innym miejscu jest napisane, w innych przekładach, przed mównicą Chrystusową. Osobiście podoba mi się ten drugi przekład. Pierwszy list do Koryntian 3, 11, 15. Pierwszy list do Koryntian 3, 11, 15. Jeśli bowiem, dobrze, pierwszy do Koryntian, tak jest, 3, 11, 15. Jeśli bowiem chwałę miało, a przepraszam, drugi czytam. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, drewna, siana czy słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele dzień sądu, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest jego dzieło, każdego wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę, oryginał mówi, nagrodę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie. Tak jednak jak przez ogień. Nasi znajomi z Kościoła katolickiego tego wersetu użyli między innymi, aby stworzyć doktrynę o czyściu. Teraz stajemy przed Trybunałem Chrystusowym, przed Mównicą Chrystusową. Stajemy na sąd ku nagrodom. Każdy z osobna. Nie małżeństwa, nie rodziny, nie służby, nie kościoły. Personalnie. Słowo Boże mówi, każdy swój ciężar poniesie. Wywołany jesteś z wielkiego tłumu świętych, z imienia i z nazwiska. I osobiście stajesz przed Jezusem. Rozumiesz? I zaczynasz być sądzony. Jak to będzie wyglądało? I tutaj się kłaniają uczynki. Z łaski się dostałeś do nieba. W niebie zostaniesz osądzony na podstawie uczynków. Dzień dobry. Jak czytacie Jakuba, to wam się teraz wszystko poskłada do kupy. Luter chciał wyrwać Jakuba z Biblii i spalić. On do tego objawienia nie doszedł. Z łaski idziemy do nieba. A w niebie będziemy sądzeni na podstawie uczynków. Do czego nam potrzebny Jezus? Żeby wejść do nieba. Niebo, przyjaciele, to nie jest zbiorowisko gejowatych aniołków, skaczących z chmurki na chmurkę z punkciami, takimi pulchnymi. To nie jest niebo. Niebo to jest odrębna, potężna rzeczywistość. Rozumiecie? Kryteria sądu. Po pierwsze, motywy. Będę wam teraz mówił bardzo poważne rzeczy. Nigdy prawdopodobnie tego nie słyszeliście. Motywy. Chrystus będzie cię sądził na podstawie motywów. Jeżeli głosiłeś Ewangelię, posłuchaj, to na sądzie wyjdzie, dlaczego głosiłeś. Jeżeli uzdrawiałeś chorych, to na sądzie wyjdzie motyw. Jeżeli wyjdzie, że byłeś zaburzony,
i głosiłeś dlatego, żeby zaleczyć swoje zaburzenie, to będą twoje punkty o nagrody spadały w dół. I będziesz na to patrzył. Anielski ogień będzie palił każdą twoją ewangelizację, każde twoje uzdrowienie. Posłuchaj, jeżeli dawałeś pieniądze, ale nie miałeś czystych intencji, to każdy grosz, który dałeś na Kościół, będzie palony. Motywy. Pierwszy, główny atrybut sądu przed Trybunałem Chrystusowym. Po drugie, posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Dopiero w tym momencie posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Krótko powiedziawszy, Jezus zapyta, dziecko moje, czy ja, to znaczyło słowo moje. Kiedy myślałeś o mnie, czy myślałeś o moich słowach? Czy to było dla ciebie ważne? Pamiętaj, jesteś w niebie. Masz uwielbione ciało. Jesteś w armii Bożej. Ale teraz rozgrywa się rzecz o nagrody. I to nie są popierdółki. To nie chodzi o to, czy ty dostaniesz jakąś koronę o kilo cięższą, czy kilo lżejszą. To nie o to chodzi. Tu chodzi o władzę, którą będziesz sprawował nad narodami, czyli nad kosmosem. Tu chodzi o władzę, którą będziesz miał. Tu chodzi o to, czy twoja wieczność będzie w jakimś miejscu ograniczona, czy nie. Zrozumcie nareszcie te rzeczy. Tu chodzi o bardzo poważne rzeczy. Trzecie kryterium to ilość uwolnionej mocy Bożego Ducha. Na trzecim miejscu jest ilość mocy uwolnionej. Jezus powie, dziecko moje, ile uwolniłeś mocy ze swojego odrodzonego ducha? Dziecko moje. A więc motywy, posłuszeństwo prawdzie i ilość uwolnionej mocy. Rozumiecie te rzeczy? Motywacje, posłuszeństwo prawdzie, ilość uwolnionej mocy. Na podstawie tych trzech głównych kryteriów będziemy otrzymywali taką lub inną nagrodę lub nie otrzymywali żadnej. Bo tu jest napisane, jeśli dzieło nasze było ze słomy, drewna, czyli jakich materiałów? Nieszlachetnych, nędznych. Jeśli twoje pobudki do robienia różnych rzeczy były słabe i nędzne, to nie będzie nagrody. Będziesz w armii, będziesz w niebie, ale twój wpływ, a pamiętaj, chodzi o wieczność. To nie będzie, że będziesz żył 80, 90, 120 lat. Wiecznie tam będziesz żył. Wiecznie. I albo twój ruch będzie ograniczony, albo twój ruch będzie nieograniczony. Rozumiesz? Dlatego my w naszej służbie, to jest służba apostolska, taką wagę przykładamy do jakości życia ludzi. Rozumiecie? To tak działa. My się przyglądamy, dlaczego ludzie przychodzą do służby. To, że ktoś przychodzi do nas i mówi, ja chcę iść do służby. Ludzie przychodzą, chciałbym grać w uwielbieniu. A co to jest, człowieku? Koncert życzy? Jakie motywy tobą kierują? Prawdopodobnie jesteś odrzuconym człowiekiem i chcesz, żebyś był, chcesz z tym mikrofonem stać i wtedy się będziesz leczył. Większość ludzi tak zaczyna. Rozumiem? Ludzie idą, robią coś, tak? Po to, żeby deficyty wyleczyć. Ludzie, większość małżeństw jest zawartych dlatego, że ludzie szukają plastra na swoje rany. Plastra szukają, nie partnera. Plastra. Mają deficyty i szukają, żeby kogoś, kto im deficyty pokryje. Przecież to wszystko wyjdzie przed Trybunałem Chrystusowym, rozumiecie? Bóg się cię zapyta, czemu małżeństwo miałeś? Panie, no tak się ożeniłem. Bóg mówi, ale z jakich powodów? Tak. Bóg mówi, zaraz ci włączę z jakich. Kliknie i wyjdą twoje powody. I okaże się w ogóle, że to nie były żadne miłosne powody. Czułeś się samotny, tak?
miałeś niezaspokojony pokój seksualny i się nie chciało już trzepać. Rozumiesz? No różne rzeczy. Znalazłeś sobie żonę. To ci się wyświetli na świętym telebimie. Rozumiecie w ogóle o co kama? Ludzie, zacznijmy myśleć racjonalnie. Przecież tam motywy wyjdą! Motywy! Nie działanie! Nie liczy się działanie, liczy się motyw. Z jakiej przyczyny coś jest robione, a nie co jest robione. Rozumiesz? Motyw. Posłuszeństwo prawdzie Chrystusowej. Ilość mocy uwolnionej z Twojego odrodzonego ducha. Płaszczyzny, na których będzie robiony sąd przed Trybunałem Chrystusowym. Życie osobiste i służba. Dwie odrębne płaszczyzny. Życie osobiste i służba. Zaznaczam, że w tej kolejności. W tej kolejności. Nie służba i życie osobiste. Życie osobiste i służba. Ludzie służby to najpierw ludzie sukcesu osobistego. Jeżeli nie masz sukcesu osobistego, to prawdopodobnie spieprzysz służbę. Rozumiesz? Nawet jeśli jesteś namaszczony, nawet jeżeli otworzyłeś się na namaszczenie, nie masz poukładanych spraw osobistych, prawdopodobnie spieprzysz służbę. Bo wcześniej czy później będziesz szukał swego w tej służbie. Krótko powiedziawszy, ktoś służy, ale nie ma raju w rodzinie. Diabeł go dojedzie wcześniej czy później. Było wielkie przebudzenie, niedawno, ostatnie wielkie przebudzenie, które było, ostatnie, lokalne, na Florydzie. Zaczęło się od Todda Bentleya. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, to sprawdźcie sobie w internecie. Cały w tatuażach, taki typ w ogóle łysy, z brodą. Bóg się posłużył nim, żeby zrobić przebudzenie. Masowo ludzie wstawali z wózków. Znikały raki, potężna Boża moc, zęby rosły na scenie ludziom. Kiedy stawał, proszę Ciebie, wyglądał człowieku, jakby go wypuścili z pudła dopiero. Stał w ogóle, krzyczał w ogóle, wiesz. Szok. A. Ale miał spieprzone życie rodziny. Nie potrafił się porozumieć z własną żoną. Jego służba się rozwinęła, proszę Ciebie, jak potężny dywan. Zakochał się w swojej sekretarce. Zostawił żonę. Odszedł z sekretarką. Z dziećmi, żonę z dziećmi. Służba runęła. Runęło przebudzenie. Rozumiecie? Największy ewangelista działający w Stanach Zjednoczonych po wojnie posiadał najpotężniejszy namiot ewangelizacyjny. Umarł w wieku 36 lat na zawał serca z obżarstwa. Bóg do niego mówił: dbaj o siebie. Nie miał poukładanej diety. Wykończył się. Allen, potężny uzdrowiciel Boży. Rozumiecie? Człowiek, który podnosił ludzi z wózków, brał ich za ręce, prowadził ich i przed kamerami rosły im piszczele i uda. Codziennie pił. Był alkoholikiem. Umarł, bo nie wytrzymała mu wątroba. Nie wytrzymał, nie potrafił sobie poradzić z uzdrowieniem własnego ciała, nie potrafił wyjść z alkoholizmu. Potrafił swoją wiarą dotykać ludzkich kości. Chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Najpierw życie osobiste, potem służba. Jeżeli spieprzysz to, to przed Trybunałem Chrystusowym się dowiesz, co spieprzyłeś. I nagroda twoja będzie zubożała, punkty będą leciały w dół. Tyle, jeżeli chodzi o pierwszą odsłonę. Odsłona druga Sądu Wiecznego. Sąd utrapienia nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. Jeremiasz, 30 rozdział od 3 do 9. Rzecz ludziom w ogóle nieznana. Jeremiasz, 30 rozdział od 3 do 9.
Oto idą dni, mówi Pan, że odmienię los mojego ludu Izraela i Judy, mówi Pan, i sprowadzę ich z powrotem do ziemi, którą dałem ich ojcom, aby ją posiedli. A to są słowa, którego powiedział Pan o Izraelu i o Judzie. Tak mówi Pan, słyszeliście głos trwogi, słyszeliśmy głos trwogi, strachu, niepokoju. Pytajcie i patrzcie, czy mężczyzna może rodzić? Czemu więc widzę każdego mężczyznę z rękami na biodrach, jak urodzącej i oblicze wszystkich zbladło? Biada, gdyż wielki to ów dzień, żaden do niego niepodobny. Jest to czas utrapienia dla Jakuba, jednak będzie od niego zbawiony. I stanie się w tym dniu, mówi Pan zastępów, złamie jarzmo na jego szyi i rozerwę jego więzy, i już go nie ujarzmią cudzoziemcy. I będą służyli Panu, swojemu Bogu i Dawidowi, swojemu królowi, którego im wzbudzę. Te wersety opowiadają o drugiej odsłonie sądu Bożego, sądu nad Izraelem podczas wielkiego ucisku. Naród izraelski ma swój odrębny sąd. Tak jak ma swój odrębny wybór, jako naród wybrany, tak? Nie mamy dzisiaj na to czasu, żeby Wam mówić o Izraelu. Jest to ciekawa rzecz, uważam, też należy ją wyprostować w myślach różnych ludzi. Ponieważ uważam, że Izrael jest źle czytany. A jak ktoś go umie czytać, to z tego korzysta. Ale jest to naród wybrany. Co nie oznacza, że istnieje inna formuła zbawienia dla nich. Nie ma innej formuły zbawienia. Czy ktoś jest Żydem, czy nie Żydem, musi przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, inaczej pójdzie do piekła każdy obywatel Izraela. Może mieć wszystko obrzezane i tak pójdzie do piekła, jak nie przyjmie Jezusa. Nieważne. Natomiast mają swój własny sąd. Wszystko mają własny, mają sąd też własny. Sprowadzenie całego Izraela z powrotem do jego ziemi. Kiedy się rozpoczęło działanie tego wszystkiego? W 48 roku. Stąd informacja, że przyjście Pana jest bliskie. Co robimy z Izraelem? Powiem Wam takich kilka rzeczy, bo chcę, żebyście pamiętali. Izrael to jest zegar czasu. Zegar ziemi, tak? Ludzie tam jeżdżą, robią różne rzeczy, cieszą się, że się Żydzi niezbawieni o nich modlą. To jest ciekawe w ogóle. Niezbawiony Żyd, martwy duchowo, kładzie na nich rękę, a on mówi, ale dotknięcie pańskie. Jakie dotknięcie pańskie? To ten diabła. Tylko z pejsami. Nie rozumiem. Co to za dotknięcie pańskie? Rozumiesz? Bzdury są, no. Bawić się tym można, nie? To ty powinieneś jemu głosić Chrystusa i na niego ręce kłaść. Ty, a nie on na ciebie. Tak? To Boża moc z ciebie powinna zadziałać tak, aż mu się pejsy wyprostują. A nie jego na ciebie. W ogóle w drugą stronę powinno działać, bo to ty, bo to w tobie jest Święty Duch. Się możesz bawić tam w ogóle, wiesz, ale rozumiesz, ale nie brać na poważnie duchowo tych rzeczy, bo to jest głupota. Zaczęło się, ale trzeba umieć czytać Izraela. Nasza każda wizyta w Izraelu to jest coś, co czytamy, umiemy czytać i wychodzimy, wracamy ubogaceni. Teraz wróciliśmy ubogaceni stamtąd. Tylko w odpowiedni sposób, w zdrowy sposób. Druga rzecz, czas narodowego zagrożenia i strasznej niedoli. Izrael, tak, dąży ku czasowi potężnego narodowego zagrożenia i wielkiej niedoli. Ku temu idzie i to się stanie. Epicentrum tego zjawiska będzie podczas wielkiego ucisku. Antychryst, tak, z którym zaczną systematycznie współpracować, a zaczną, ponieważ to właśnie antychryst przekona Kneset, czyli rząd izraelski, tak, żeby nastąpiło pojednanie z muzułmanami. Tak? I odbudowa czego? Świątyni. Kto załatwi odbudowę świątyni? Antychryst. On im to załatwi. Do tej ściany płaczu, tak, dobuduje im świątynię. Wiecie, żeby zbudować świątynię, trzeba zburzyć w ogóle ten meczet. Ale antychryst to załatwi. Meczet zostanie zburzony, a świątynia odbudowana. Oni wszyscy się będą cieszyć, tylko nie, tylko to będzie ostatnie dotknięcie i zaraz będzie porwanie kościoła. To będzie odbudowa świątyni, to będzie ostatnie dotknięcie. Już wiecie, o co chodzi? To zaraz będzie zrywka. Kościół się stąd zabierze. Tak? I teraz widzimy, co się dzieje dalej. Że Izrael, on
jest w potężnym cierpieniu. Bo w tym cierpieniu, tak, będzie największe uderzenie Bożej mocy dla nich. I słowo prorocze od Jeremiasza pokazuje nam, że Bóg wyratowuje ich osobiście z tego. My nie wiemy, jaki to będzie ratunek. Ale to będzie sąd. Ja wiem, że wtedy objawi się masowo Mesjasz. Wiecie, o co chodzi? Te przyjście Mesjasza, to jest w ogóle ciekawe, kiedy Jezus będzie schodził, tak, na ziemię z nami razem, z resztą do Jeruzalem, tak, to pierwsi, tak, którzy przybiegną, to będą Żydzi. Oni już w ogóle nie będą teraz mieli żadnych wątpliwości, ale dlaczego? Po 3,5 roku będzie takiej orki, że Holokaust przy tym to wesołe miasteczko. Rozumiesz, o co tu kaman? To jest to. To jak Jezus wjedzie tam razem z nami, tak? To oni nie będą już mieli żadnych wątpliwości. Mesjasz. Rozumiesz? Żadnych wątpliwości już nie ma. Ale przejdą sąd. Tak? Przejdą sąd. Oczywiście każdy Żyd osobiście musi uznać Jezusa za Pana i Zbawiciela, tylko że to jest inny kaliber zjawiska. My mówimy w tej chwili o tym, co się będzie działo w wyniku sądów Bożych. Następna rzecz. Rzecz, kolejna odsłona Bożego sądu. Sąd nad nieżydowskimi narodami pod koniec wielkiego ucisku. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza. Czy wy widzicie różnorakość tych sądów? One są opisane w różnych częściach Biblii. Ewangelia Mateusza 25, 31, 46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, czyli wróci Jezus, tak? I wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. Już właśnie tam w Jeruzalemie. I będą zgromadzone po Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tam do swojej, po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzieliście mnie, byłem chory, a odwiedziliście mnie i tak dalej. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym i karmiącym, i nakarmiliście i tak dalej? A król odpowie im: zaprawdę powiadam wam, kogokolwiek uczyniliście, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. I tam do 46 i potem mówi do tych kozłów i tak dalej. I ludzie się zastanawiają, co to jest za zjawisko. I te słowo braci tutaj, to jest w ogóle inne słowo niż słowo dotyczące braci duchowych. Ci bracia, o których tutaj mówi Jezus, pamiętajmy, sąd odbywa się w Jeruzalem, kiedy Jezus schodzi na ziemię z Kościołem. Kościół już to jest w ogóle obsługa Jezusa, jesteśmy razem z Nim i teraz następuje sąd. Tak? I teraz ci, którzy byli tymi, którzy wspomagali w ogóle Żydów podczas ich ucisku, tak? Oni są przyłączeni do Kościoła. W sposób automatyczny rozpoznają Mesjasza, tak? I są przyłączeni. Ci, którzy byli przeciwnikami Żydów, zostają skasowani ze wszystkimi tymi, którzy zostali skasowani wcześniej. Oczywiście zdajecie sobie sprawę, że przyjście Jezusa na ziemię wywoła, tak? Orkę. Kiedy Jezus zejdzie z Kościołem na ziemię, to Jego przeciwnicy zaczną po prostu ginąć. O tym mówi Słowo Boże. On będzie walczył, tak? Mieczem swoich ust. Krótko powiedziawszy, powrót Jezusa wytnie na ziemi wszystkich, tak, którzy byli po stronie Antychrysta. Zostaną jedynie ci, tak, którzy, tak, przeciwstawiali się, szczególnie państwu izraelskiemu. I ci zostaną osądzeni w sposób szczególny. O tym mówi to słowo. Przedziwne rzeczy. Ale tak Bóg to sobie ustawił. On to sobie tak ustawił. I nie nasza rzecz, żebyśmy to rozkładali. Jakie będą kryteria tego
tego sądu. Bo to jest sąd, który odbywa się na początku tysiącletniego królestwa. Więc widzimy, jako kryteria to jest postawa intencyjna wobec Żydów, jako dowód oddania życia podczas wielkiego ucisku. To jest bardzo ciekawa rzecz. Jak ludzie podczas wielkiego ucisku, skąd ludzie przede wszystkim będą czerpać informacje od Mesjaszu, od Żydów? Rozumiecie, o co chodzi? Pamiętajcie, wybranie narodu żydowskiego jest do końca wybraniem. Tak jak przez Żydów przyszedł Mesjasz na ziemię. Tak nawet podczas wielkiego ucisku przez Żydów będzie szła informacja o owym Mesjaszu. Izrael będzie używany do końca. Pamiętajcie, Ducha Świętego nie będzie na ziemi. Skąd będą informacje? Od Żydów. Rozumiecie? Rozumiecie, dlaczego my się modlimy o Izrael? My się nie modlimy o Izrael, żeby był Izrael. Rozumiesz? No bo nie, no bo to wcale nie są fajni ludzie, no. Rozumiesz? W ogóle, tylko to jest naród wybrany. To nie jest Mosze wybrany, a jakiś tam inny wybrany. Rozumiesz? Ja osobiście to Palestyńczyków wolę. No milsi ludzie, w ogóle człowieku sympatyczniejsi. Ci to pro ciebie skaczą, jak jesteś nie tego, nie chcą gadać z tobą, człowieku ortodoksyjni, życi w ogóle. Palestyńczyk to cię przyjmie do chałupy, człowieku. A ty da! Człowieku. Poszliśmy, chcieliśmy się zapytać, jakieś tutaj koszerne rzeczy, proszę ciebie, Juda, Juda, nie Juda, a! Odskoczył człowieku, wiesz, jak farnat, no, jakby trendowatego zobaczył, bo to nie Żyd jesteś, wiesz o co chodzi, korba. Tu nie mówimy o tym, mówimy generalnie o narodzie, tak? Izrael jest ważny. Modlimy się o Izrael, bo Izrael jest głosem Boga do ludzi. I musimy dbać o Izrael. Musimy w naszych modlitwach wstawienniczych rozpiszać terrorystyczne grupy. Musimy zatrzymywać pociski wroga. Rozumiecie? Musimy się modlić o mądrość dla Knesetu. Tak? Musimy to robić. Bo to jest głos Boga. I ten głos będzie aż do wielkiego ucisku. Bo nie będzie Ducha Świętego na ziemi, ale będzie Izrael. Będzie Izrael. Teraz chcę opisać sytuację podczas wielkiego ucisku. Po pierwsze, ci, którzy oddali swoje życie Bogu i stracili przez to swoje życie, odchodzą do Boga i odpoczywają w Nim aż do czasu sądu przed wielkim białym tronem. Tam otrzymują, jak inni chrześcijanie, nowe, uwielbione ciała i nagrody. Oni wchodzą w swoich duchach i duszach do enklawy Kościoła, tak? Ale idą na odpoczynek. To jest w ogóle ciekawe zjawisko. Ta grupa ludzi, ona nie schodzi razem z Kościołem na ziemię. Ona sobie odpoczywa. Tak jak my sobie po śmierci odpoczywamy w niebie, tak? Tak oni sobie też poodpoczywają. Ci, którzy oddali życie Bogu podczas wielkiego ucisku, dotrwali do końca ucisku, zostają osądzeni przez Jezusa przed tronem Jego chwały na podstawie intencji wobec narodu żydowskiego. Dostaną nowe uwielbione ciała i nagrody. Razem z Kościołem. Automatycznie. Ci już nie będą musieli odpoczywać, dlatego że oni już są w stanie przyjąć nowe uwielbione ciała. Kościół jest na ziemi. Nie ma takiej potrzeby, żeby ich zabijać, ich duchy odsyłać gdzieś, bo oni są po prostu. Oni są. Oni nie zginęli. A więc przez Chrystusa są nagrodzeni. Tak? Przyjdźcie do mnie, tak? Owce. On je zaprasza, już ich zaprasza. Tak? On ich nagradza. Jaka to grupa ludzi była? Lub to ci, którzy dotrwali do końca ucisku, oni zostają osądzeni przez Jezusa przed tronem Jego chwały w Jerozolimie na podstawie intencji wobec narodu żydowskiego. Dostają nowe, uwielbione ciała i nagrody. A ci poprzedni, którzy idą do nieba na ostatnie... Odpoczną. Ale też będą sobie postawy wobec Izraela. Jasne. To jest jedna intencja, tylko jakby ich miejsca są różne. Tamci jeszcze odpoczywają, jeszcze nie otrzymują tych ciał, dlatego że to jest rzecz przeciwna. Oni potrzebują być w miejscu,
w którym odpoczną po tym, co oni przechodzili. Ja nie wiem, jak to działa, bo to są rzeczy ukryte przed nami i jakby do nas nie dotyczące tak naprawdę, ale musimy wiedzieć, co się z tym dzieje. My nie możemy być w chaosie, nie możemy być w zamieszaniu w tych sprawach. Następnie ci, którzy nie oddali życia Bogu podczas ucisku, dostaną nowe ciała, wiecznie cierpiące, takie, które generalnie nadają się do bycia w Gehennie, zostaną osądzeni na podstawie swoich intencji wobec Żydów i natychmiast wrzuceni do Gehenny. Więc tutaj widzimy niesamowity dramat tego w ogóle sądu, który się odbywa, tej odsłony sądu tutaj na ziemi, tam w Jeruzalemie. Chcę, żebyście zrozumieli, że będziecie tego świadkami. My będziemy przy tym wszystkim, ludzie. Jako stronnicy państwa. Powiem ci więcej. To ty będziesz wykonywał te sądy Chrystusowe, żebyś mnie dobrze zrozumiał. Bo to Kościół będzie wykonywał te sądy. To Kościół. Wiecie, to Kościół. To my. To my. Będziesz widział aniołów, którzy pętają diabła. Będziesz stał jako osoba, która niesie werdykty pańskie do ludzi, którzy mają iść do Gehenny. Szok. I widzimy ostatnią odsłonę Sądu Wiecznego, czwartą odsłonę, opisaną w objawieniu Jana, wczoraj o tym wspominałem, nie będę czytał, 20 rozdział od 11 do 15, sąd przed wielkim białym tronem. Jakie kryteria? No widzimy Księgę Życia. Kryteria numer jeden, ta nieoddanie życia Jezusowi. Krótko powiedziawszy, ludzie otrzymują informację, dlaczego tutaj jesteś. Są zdziwieni. Dostają ciała raptem. Zostają, bo wiecie, co się dzieje? Cała kraina śmierci oddaje ludzi. Oni tam wpadli, mieli problemy, kłopoty, cierpieli w tych duszach i ciałach, tak jak my, będąc w niebie, sobie hasaliśmy i odpoczywaliśmy, tak oni cierpieli. A teraz raptem dostają ciała, może niektórzy nawet będą myśleć, że w ogóle coś dobrego się dzieje. Tylko że te ciała, te transportowce, tak? Są po to, aby stanąć przed wielkim białym tronem. Tak. Otrzymują ciała, stają i pierwsza informacja. Jesteś tu dlatego, przyjacielu, bo nie narodziłeś się z Bożego Ducha. Zapisany jesteś w księdze jako ten, który nie oddał życia. Rozumiesz? W ogóle też chcę wam coś powiedzieć. Co to jest w ogóle, bo to ludzie też nie rozumieją tego do końca, ale myślę, że to jest dobre miejsce, potem nie będziemy mieli czasu, żeby o tym wspominać. To jest wymazanie z Księgi Żywota. Wiecie, to jest wymazanie z Księgi Żywota? Ta Księga Życia, która zostaje otwarta, to jest księga, nie gdzie się zapisuje ludzi, którzy się nawrócili, tylko gdzie znikają ci, którzy się nie nawrócili. To jest znikająca księga. Bo wiecie, że wszyscy są przeznaczeni do tego, żeby być narodzeni z Bożego Ducha, bo Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Więc coś ci powiem teraz o Księdze Życia. W Księdze Życia zostali zapisani wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek by się pojawili na ziemi. Ale potem, w wyniku nieprzyjmowania Jezusa, tak, oni są stamtąd wymazywani, znikają. Rozumiecie? Ich imiona i nazwiska znikają. Tak jak były zapisane w ogóle atramentem znikającym. Bo ludziom się wydaje, że wymazanie z Księgi Życia to polega, to jest właśnie podciągnięte pod tą chorobę grzechu śmiertelnego, że popełniamy grzech śmiertelny i teraz ktoś otwiera Księgę Życia i nas stamtąd wytrze. Tam nas nikt nie wyciera. Tam wszyscy zostali zapisani, ale w wyniku, że ktoś nie przyjmuje Jezusa, tak? A Bóg jedyny wie, kiedy ktoś ma ostatnią szansę, bo to Bóg wie, kiedy ktoś się nawraca. Czasami ktoś ma głoszoną Ewangelię milion razy i za milionowym razem się nawraca. A innym razem ktoś ma Ewangelię głoszoną raz i to jest ostatni raz, kiedy miał głoszoną. Szok! A inny ma milion razy.
Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Tu nie chodzi, że ktoś ma szansę, czy nie ma szansy. Tu chodzi o to, że Bóg doskonale wie, czy ktoś się nawróci, czy nie nawróci. Rozumiecie? Chodzi o to, że jeżeli ktoś się nie nawraca, to jego imię znika z Księgi Życia. No ale tutaj już widzimy, Księga Życia otwarta, ludzie są poinformowani. No i teraz co się dzieje dalej? Jesteście poinformowani, dlaczego tu jesteście, drodzy przyjaciele. A więc tamtą książkę zamykamy i otwieramy jaką książkę? Uczynków. I teraz na podstawie uczynków, drodzy przyjaciele, otrzymacie kary. Tak jak my, przyjaciele, na podstawie uczynków dostaniemy nagrody, tak ludzie będą mieli kary w Gehennie. Chcę, żebyście zrozumieli to bardzo dobrze. To jest dokładna odwrotność. To nie ma tak, że wszyscy do Gehenny jednym spychaczem i wszyscy tam siedzą jak w jednej wielkiej komunie, wręcz mnie hipisi w Gehennie. Rozumiesz? Jak siedziałem w więzieniu, sobie takie tatuaże robili i takie było tatuaże, lepiej być, mówi, panem w piekle, niż sługą w niebie. Ja też w ogóle tak myślałem, nawet chciałem taki tatuaż zrobić. Ale potem jak się nawróciłem, sobie myślę, jakim panem w piekle? Cóż za bzdura? Przecież w tej Gehennie, rozumiesz, to jest masakra. Kiedyś ktoś mnie zapytał, a jak jest, mówię, a jak w piekle będzie? Ja mówię, dokładnie to nie wiem, bo się nie wybieram. To się też nie interesuje specjalnie. Ale mówię, tak ci powiem, jak cię boli ząb teraz, to tam cię będzie bolał tysiąckrotnie i wiecznie. I tak ze wszystkim. Jak ci się chciało jarać tutaj i nie mogłeś, to tam będzie tysiąckrotnie i wiecznie. Jak tu byłeś na kacu, to tam będziesz wiecznie na kacu. Masz, mówię, rozumiesz, o co chodzi. Jak tu czułeś się samotny tyle, to tam będziesz się czuł samotny tyle. Mówię, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Gehenna. Księga uczynków zostaje otwarta. Księga uczynków dobrych i złych. Ludzie myślą, że tam są tylko złe. Nie, tam są dobre też uczynki. Tylko co? Te dobre uczynki, tak? Są informacją, tak? Że po prostu kara będzie lżejsza. Ktoś mówi, nie ma znaczenia, czy ktoś robi dobre uczynki, czy nie robi, jak nie pozna Jezusa. Ja mówię, wiesz, to dla niego w konsekwencji trochę ma. No troszkę w ogóle ma. Bo jak było więcej tych dobrych uczynków, to będzie mniejsza kara dla niego. No przepraszam, no rozumiecie, o co chodzi w sprawiedliwości Boga? Bóg to jest w ogóle sprawiedliwa, uczciwa osoba. On inaczej potraktuje pedofila, który gwałcił dzieci przez 30 lat na ziemi, tak? A inaczej potraktuje gościa, który po prostu nie przyjął tylko Jezusa, ale był naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Obydwaj będą mieli kary, tylko inne. Bo Bóg jest jaki? Dobry! I rozumiem, nawet w Gehennie panują prawa sprawiedliwości pańskiej. Nawet tam, bo to jest dobry Bóg. Dobry Bóg. Dlatego też osobiście uważam, że On kiedyś to wszystko rozpiży, tą całą Gehennę zlikwiduje. Takie mam wrażenie, nie? Kiedyś. Ale jest nieważne dla nas już. To jest nieważne, czy oni zostaną zutylizowani, czy wiecznie tam będą siedzieć. Naprawdę, nasze sumienia nie będą tym poruszane, uwierzcie. Będziesz mógł normalnie, w ogóle w nowych ciałach, będziemy tak funkcjonowali, że teraz to nie będzie ruszać. W ogóle nie będzie w nas krzty humanizmu. Nie będzie w nas humanizmu. Słowo honoru to w ogóle niehumanistyczne ciała. Wiesz, to nie to. Ten sąd odbędzie się po zakończeniu tysiącletniego królestwa. No i widzimy ostatni sąd. Sąd nad diabłem i demonami. I ludźmi zwiedzionymi, czy też stworzeniami zwiedzionymi. Bo ja nie wiem, kogo on tam zwiedzie. Kto to jest ten Gog i Magog? To ja już nie, to jest szósta już w tym momencie. Nie wiem, kim jest Gog i Magog. Jest napisane, że potem po tysiącletnim królestwie szatan zostaje wypuszczony, wychodzi, tak, z czeluści i on zwodzi narody. No i to jest w ogóle dla mnie zagadka, zwodzi narody. Kogo on tam ma zwieść? Jak sobie to wszystko złożysz do kupy, to tam nie ma kogo zwieść. Na tej ziemi, bo wszystko jest pozamiatane. To już jest tak równiutko pozamiatane, którzy mają ciała uwielbione, ci mają, tak? Którzy w ogóle przed sądem, to przed sądem. Którzy skazani, to skazani. Ja się pytam, co tutaj się w ogóle wydarza. Rozumiesz? Kościół w nowych uwielbionych ciałach już nie chodzą i nie płodzą. To już nie ma płodzenia. To już są jako aniołowie. Życie wieczne, wszystko high life. Rozumiesz, o co chodzi? A ten wychodzi i kogoś zwodzi. No nie zwiedzie Kościoła.
bo tu nie ma co zwieść. No nie zwiedzie aniołów, bo aniołowie zostali zbawieni przez swoją decyzję raz na zawsze. Tak jak my zostaliśmy zbawieni przez swoją decyzję przyjęcia Jezusa, tak wszyscy, tak 2/3 aniołów opowiedziawszy się za Bogiem została zbawiona. Rozumiesz? To była decyzja jedna. Anioł ma 100% użytkowności umysłu. On jak mówi tak, to jest tak, a jak mówi nie, to nie. Diabeł jak powiedział, że odchodzę, to odszedł i nie wróci. On ma taką konstrukcję. To nie ma czegoś takiego. To my mamy 6% umysłu i my myślimy, że możemy wracać z powrotem. Wiesz, o co chodzi? To człowieku. My 6% umysłu używamy. My jesteśmy człowieku jak ręciści od małego. Rodzimy człowieku, to jest kaleka. 94% niesprawnego umysłu. Jeszcze rozumiesz, o co chodzi? Jeszcze stwierdzamy w ogóle, że człowiek to brzmi dumnie. Dla mnie to jest już szok w trampkach w ogóle, jaka jest w ogóle pycha wśród ludzi. Ja mówię, ty byś się popatrzył sam na siebie, czy ty inwalida jesteś. Się rodzisz inwalida. I masz te 6% po to, żeby Jezusa poznać. To tam jest te ziarno zgrupowane w ogóle, w tych 6% wsadzone masz. Małe ziarno gorczyczne. My normalnie nie powinniśmy żyć. Bo człowiek jak ma niesprawne 90% ciała, to normalnie nie powinien żyć. My to żyjemy, w ogóle, że my żyjemy, ludzie, to jest jakiś cud, że my się rodzimy i rozmnażamy. Tak, to zupełnie tak na marginesie. W ogóle idziemy sąd nad diabłem, nad demonami i nad stworzeniami, nad tym całym Gogiem i Magogiem. Pod koniec tysiącletniego królestwa. Te stworzenia to nie Kościół, niesprawiedliwi z ucisku. Kim oni są? Nie wiem. Jest to tajemnicza rzecz, która jest niewyjaśniona. Prawdopodobnie są to przedstawiciele nieznanych nam cywilizacji. Jest to coś poza systemem Ziemi. Coś, co się pojawi tutaj na Ziemi w momencie, kiedy szatan zostanie uwolniony. Ja uważam osobiście, że ten Armagedon, cały przyjaciele, to będzie raczej jak Gwiezdne Wojny, niż jak w ogóle Władca Pierścieni, wiecie? To raczej będzie w ogóle coś takiego. To się będzie, raczej my tam w białych szatach latać nie będziemy, wiecie? To raczej nie będzie to. My mamy bardzo archaiczne podejście do tego całego zjawiska. To troszkę będzie mi się wydaje szersze, ale to jest dla mnie mało istotne. Ważne, że jestem po odpowiedniej stronie. To jest dla mnie istotne dzisiaj i dla ciebie też to musi być istotne. Widzimy, że ci, którzy są w tej formule buntu ostatecznej, tak? Podczas Armagedonu zostają uderzeni ogniem z nieba, tak? I ich ciała zostają przemienione natychmiast w ciała cierpiące i wrzucone do Gehenny. I teraz co się dzieje dalej? Wersety 21-22. W tym momencie, tak, zaczyna się ostateczny rozpad globu ziemskiego. Który to werset? Przepraszam. 21-22 rozdział Księgi Objawienia zaczyna być opisane to, co się dzieje już po tych wszystkich sądach. Tak? Co się zaczyna dziać? Powstaje nowe niebo i nowa ziemia. Już Biblia daje nam jakieś króciutkie informacje o tym. Czyli to, co tutaj było, tak? Osobiście uważam, że właśnie w wyniku uderzenia w ogóle Bożego ognia podczas Armagedonu, tak? Zostaje na tyle zniszczone, że już w ogóle nie ma jak funkcjonować, tak? My w uwielbionych ciałach w ogóle nas to nie rusza. My z Chrystusem funkcjonujemy, człowieku, rozumiesz, jak komandosi w tym wszystkim. Ciebie ogień nie rusza, przez ciebie ten ogień przelatuje. Ciebie nie dotyczy już przyciąganie ziemskie, ciebie nie dotyczy czasoprzestrzeń. Ty w ogóle rozumiesz, jako anioł, 300 tysięcy kilometrów na sekundę, tak? To jest Kościół Boga, to jest oblubienica Pańska, to jest to. Nas nie rusza to, ale ziemia zostaje zutylizowana. I co się zaczyna dziać? Jest natychmiastowe tworzenie nowego globu. Dlatego jest napisane, będzie nowe niebo i nowa ziemia. Nawet to, co nazywamy dzisiejszą atmosferą, zostanie zniszczone przez ogień pański. Cała atmosfera. Rozumiecie? To nie to, że fizycznie ziemia. Cała atmosfera. Ja nie wiem, co to będzie potem. Ale będzie to coś nowego. I na te nowe, co pokazują nam te rozdziały, wstępuje nowe Jeruzalem. Na ziemi będzie jedno miasto. Jedno miasto. Ziemia z jednym miastem. 6000 kilometrów długie, 6000 szerokie, 6000 wysokie. Takie coś będzie. I wieczne życie z Bogiem.
I dalej mamy postawioną kropkę i Biblia nie daje żadnych innych informacji. List do Rzymian 11:33 zamyka cały temat. List do Rzymian 11:33. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Dalej będzie trwało nieznane nam życie. To się będzie działo, istnieje już tylko i wyłącznie w sferze objawień, które mogą niektórzy mieć, ale też jest to wszystko związane z ewentualną potrzebą zrozumienia. Tak będzie wyglądała nasza przyszłość i formuła wieczności. Chcę, żebyście te rzeczy mieli poukładane, żeby nikt was nie wybił z prostych formuł Pani. Żebyście nie miotali się, a tutaj tak, a tutaj tak. Żeby nie przychodził ktoś i was nie ściemiał. Uważaj, dobrze się zachowuj, bo będziesz kozłem. Ty już wiesz, kto to są kozły. Ty już wiesz, że w tym czasie to ty będziesz, proszę ciebie, z bacikiem tam stał, proszę ciebie, i czekał na te kozły i tam to gehenny zaganiał. Nie tylko. Rozumiesz? Ty już w ogóle te rzeczy dzisiaj wiesz. Tak? Wiesz, jak to będzie wszystko funkcjonowało. Rozważaj te rzeczy, to będzie też nagrane. Słuchaj sobie tego, poukładaj to sobie. Rozumiesz? Przede wszystkim, co chcę, żebyś z tego wykładu zapamiętał? Twoje bezpieczeństwo jest absolutnie pewne. Tu w ogóle, rozumiesz? Natomiast chcę też, żeby ten wykład wypionował cię przede wszystkim w sprawie uświęcenia. Tak? Bo sąd po nagrody, tak, jest bardzo dla ciebie ważny. To dotyczy całego spektrum twojej wieczności. Dlatego uświęcenie jest bardzo ważne. Uświęcenie nie jest po to, żeby pójść do nieba. Do nieba się nie idzie na podstawie uświęcenia. Do nieba się idzie na podstawie krwi Jezusa. Ale uświęcenie jest ci potrzebne do tego, abyś otrzymał określoną formułę nagród, tak? I żeby twoja wieczność była maksymalna, a nie minimalna. Ja zawsze mówię, ja nie zamierzam w wieczności, tak, chodzić i zamiatać tego Jeruzalem nowego. Ja nie będę tam z miotło latał. Rozumiesz? A będą tacy, co będą z miotło chodzić. Moi bracia i siostry, którzy mieli krzywe intencje, którzy nie uwalniali mocy, którzy nie postępowali zgodnie z Bożymi prawdami. Ja zamierzam w ogóle, tak, szerzej i więcej, tak? Kiedyś się dowiedziałem, że pochodzę ze szlacheckiej rodziny, jakoś tak się uparłem. Rozumiesz? Że ja zamierzam tą linię ciągnąć dalej. Dobrze.